Nazywam się Jacek Górczyński i wprowadzę Państwa w zasadniczą część dzisiejszego wystąpienia, bo dzisiaj przede wszystkim będzie występował Błażej Dębura i on Państwu opowie o filozofii Matrixa. Ja to Państwu kilka takich bajek opowiem, może nie całkiem o filozofii. A zaczęliśmy od Prodigy, od utworu Mindfields, który znajduje się na ścieżce dźwiękowej Matrixa. Ten utwór można między innymi, bo ścieżka dźwiękowa w Matrixie jest ważna. Zresztą inne rzeczy też, o tym wspomnę. Ten utwór Prodigy można odczytywać w kontekście filmu jako przestrogę przed tym, że poznanie może być niebezpieczne. Proszę Państwa, Matrix to film science fiction, film akcji z charakterystycznymi dla kultury masowej elementami. Więc są tu liczne efekty specjalne, włącznie z kanonicznym już bullet time. Mimo tego, że to nie był pierwszy film, w którym ten efekt zastosowano, ale on sprawił, że ten efekt stał się bardzo znany. Są tu ataki sił specjalnych, rozbijające się helikoptery, mnóstwo sztuk walki, wątek o miłosnym przeznaczeniu, tajni agenci, zdrajcy, charyzmatyczni bohaterowie, niewola, tortury, cudowne uwolnienie. To klisze, które już wcześniej można było zobaczyć w wielu innych filmach. Można więc powiedzieć tak, to cytat, mimo że sprzedaje ideę, Matrix jest pozbawiony intelektualnej i filozoficznej głębi. Niemal wszystkie jego idee są zapożyczone. Czasami przypomina bardziej grę wideo niż film. W samym filmie jest wiele jaskrawych sprzeczności. Na przykład sam film opiera się na cyfrowych efektach specjalnych, a zarazem piętnuje zło konstruowanej komputerowo rzeczywistości. Ostrzega przed triumfem komputerów, ale pokazuje, że ostateczne oświecenie można osiągnąć dzięki umiejętnościom, które zostały komputerowo zaimplementowane, wczytane. Być może tak jest, ale też Matrix nie jest pierwszym filmem zbudowanym ze znanych już klisz. Filmem, który mimo to pozostaje w pamięci kina. Casablanca, Siedmiu Samurajów, Pulp Fiction, w zasadzie to cała twórczość Quentina Tarantino jest sztuką cytatów. To wszystko filmy, w których oglądaliśmy klisze znane już wcześniej. Zresztą nie tylko kino, ale cała współczesna sztuka korzysta obficie z różnego rodzaju zapożyczeń. Bo jak twierdzą niektórzy, skoro już wszystko zostało powiedziane, to pozostaje nam jedynie zestawiać znane już elementy w nowy sposób. Ma to zresztą również swoje uzasadnienie psychologiczne. Ludziom łatwiej przyswajać elementy już im znane, rzeczy już im znane. I w takiej sytuacji zaskakujące zestawienie znanych, gotowych elementów może przynieść większy efekt niż mozolne poszukiwanie czegoś, co nazywamy nowym albo oryginalnym. Samo zestawienie znanych elementów może być bardziej zaskakujące i szokujące. Chyba najbardziej znany przykład tego rodzaju to praca Antoniego Libery. Praca, która wywołała wstrząs i zaszokowała, dlatego że z dobrze znanych klocków Lego, z klocków, z których dzieci budują zamki i domki, zbudował obóz koncentracyjny. To właśnie materiał, umieszczenie czegoś doskonale znanego, ale w całkowicie zaskakującym i szokującym kontekście miało wywołać ten zamierzony efekt. Więc sam zarzut wtórności nie jest jakoś bardzo istotny. Ale to prawda, że w Matrixie
panuje duży bałagan. Można tu odnaleźć i podstawowe wątki chrześcijaństwa, mit odkupiciela, śmierć i zmartwychwstanie, samoodkrywającego się bohatera, jest i Odyseja, i Baudrillard. Bardzo dużo Baudrillarda. Książka Baudrillarda, Symulacje i symulakry, to jedyne dzieło filozoficzne pojawiające się bezpośrednio w filmie. Jest też Platon, Kartezjusz, Berkeley, Leibniz, Philip K. Dick, Nabuchodonozor, Budda, taoizm, gnostycyzm, Tezeusz i Ariadna, Lustra i Borges, Alicja z Krainy Czarów, mistycyzm sztuk walki, przepowiednie, telekinetyczne wyginanie łyżki i mnóstwo innych wątków. Bałagan i pomieszanie. Ale z mojej perspektywy wydaje mi się, że to nie jest duży problem, gdy ktoś podobnie jak rodzeństwo Wachowskich potrafi pomieścić w głowie trzy kontynenty i miks rozmaitych filozofii. Choć oczywiście może to prowadzić do relatywizmu albo być powierzchowne, czy też być wyłącznie wynikiem czytania kolorowych magazynów. Zdecydowanie jednak gorzej jest, gdy ktoś ma w głowie tylko jedną, jedyną filozofię i swój kraj. Wtedy na przykład porywa samolot i uderza nim w budynek. Matrix z pewnością nie jest wolny od sprzeczności i uproszczeń. Ale też trzeba pamiętać o tym, że to jedynie film. To nie jest spójny i konsekwentny wykład jakiegoś systemu filozoficznego. To tylko film. Ale też ten film obejrzały miliony ludzi. Trochę więcej niż uczęszcza na seminaria filozoficzne. To jest zresztą jeden z problemów współczesnej filozofii. Współczesna filozofia stała się hermetyczna i obca dla większości ludzi. Kto dzisiaj czyta teksty filozoficzne? W większości prawie nikt. Jak pokazują ostatnie niemieckie badania dotyczące Niemiec, ale przypuszczam, że dadzą się uogólnić, podsumowane przez Sloterdijka, 90% twórczości humanistycznej nie czyta prawie nikt, poza autorami i recenzentami. A Matrix przynajmniej na krótki czas wzbudził zainteresowanie pewnymi klasycznymi problemami filozoficznymi. Być może w wersji popularnej, ale zawsze. Trzeba też pamiętać o tym, że Matrix to także metafora i krytyka współczesnego świata. Każdy z nas jest taką bateryjką, jak ludzie w pojemnikach w Matrixie, a naszymi fantazjami manipulują i żywią się korporacje. Do czasu, dopóki działała oficjalna strona filmu Matrix, prowadzona przez wytwórnię Warner, gdybyście wysłali Państwo maila na adres morfeusz@whatisthematrix.com, to w odpowiedzi otrzymywaliście Państwo wiadomość: The Matrix has you. Tak, ten cały ekosystem wokół Matrixa był bardzo ładnie zbudowany. Ale dobra, nie, bo się zacznę wikłać w dygresję, przepraszam. Pozwolicie Państwo, że przytoczę Państwu teraz cytat z listy dialogowej filmu. Gdy Morfeusz tłumaczy Neo, czym jest Matrix. Matrix jest wszędzie. Jest dookoła nas, nawet teraz w tym pokoju. Widzisz go, patrząc przez okno lub gdy włączasz telewizor. Czujesz go, gdy idziesz do pracy, gdy idziesz do kościoła, gdy płacisz podatki. To jest świat, który postawiono ci przed oczami, by ukryć prawdę, że jesteś niewolnikiem. Jak wszyscy inni, urodziłeś się w więzieniu, którego nie możesz poczuć ani dotknąć. W więzieniu swojego umysłu.
to odnosi się nie tylko do specyficznej sytuacji w filmie. To równie dobrze można odnieść do sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz i tutaj. Bo Matrix to film o buncie. O buncie przeciwko przyzwyczajeniom, oczywistym prawdom, które tak naprawdę być może są fałszem. Matrix to pochwała inności. Świat nie jest na tyle zachęcający, żeby nie próbować go poprawiać. Nawet jeśli większość uważa to za mrzonkę. Rodzeństwo Wachowskich uparcie podkreśla sztuczność filmu. Tam cały czas pojawiają się takie wątki podkreślające sztuczność filmu. A jednocześnie w ten sposób podkreśla naszą zależność od tej samej technologii, która przekazała nam ich wizję. Znaczy nie tylko realność, ale i realizację. Teraz krótko o symbolice, interpretacjach i wątkach. Od początku w filmie obecne są obrazy i motywy, które nakierowują nas na sposób interpretacji. Każdy niemal dialog jest znaczący i odwołania można mnożyć i mnożyć. To jest zaleta tego filmu. Cały film nasycony jest symbolami. 101 to numer pokoju, w którym mieszka Neo, późniejszy One. To jest, zobaczcie Państwo, to jest taki błyskotliwy anagram Neo i One, czyli jedyny. W świecie Matrixa nosi on nazwisko Anderson, czyli syn Adama. 303 to numer pokoju, w którym Trinity zostaje zaskoczona przez policję i przed którym Neo zmartwychwstaje i pokonuje agentów. Sam hotel, gdzie to się odbywa, nazywa się Heart, serce. A to właśnie dzięki miłości Neo powraca do życia. Z kolei Cypher, główny czarny charakter, zdrajca, nosi imię oznaczające cyfrę zero, która z kolei oznacza nicość, pustkę, chaos. Zero to przeciwieństwo jedynki, boskiej pełni i harmonii. Jego imię dodatkowo kojarzy się z Lucyferem, Cypher, Cypher, upadłym aniołem i księciem ciemności. Dodatkowo podkreśla to jego ubiór w Matrixie. W Matrixie Cypher chodzi ubrany w marynarkę z wężowej skóry, z prawdziwej skóry. Pozostali bohaterowie noszą ubrania z lateksu i sztucznej skóry. Negatywna rola Cyphera w filmie i sprzedaż Morfeusza podczas smakowitego obiadu przywodzi oczywiście na myśl postać biblijnego Judasza. Ale imię Cypher może być też inaczej odcyfrowane, bo Cypher posiadł też do perfekcji sztukę deszyfrowania, decipher. On potrafi doskonale deszyfrować kod Matrixa. Ikoniczne zielone kolumny znaków, które często w Matrixie przesuwają się po ekranie, prawda? Tak jak na mojej koszulce. Cypher nie widzi kodu, lecz to, co kod skrywa. Tam jest taka znana scena, kiedy on mówi, zobacz, tam jest kobieta w czerwonej sukience, a my widzimy przesuwające się linijki kodu. Z kolei Morfeusz to bóg marzeń sennych w mitologii greckiej. Ale to właśnie on budzi Neo do prawdziwego życia. W jednej ze scen Neo nazwany jest przez znajomego jego prywatnym Jezusem Chrystusem. Drugie spotkanie z Trinity ma miejsce przy moście Adama. Inskrypcja na statku Morfeusza, Nabuchodonozor,
to Mark 3, numer 2, a odpowiadający temu werset z Pisma Świętego mówi: a duchy nieczyste, gdy go ujrzały, padły mu do nóg i wołały: Tyś jest Syn Boży. Może nie przypadkiem jest tak, że film miał premierę w ostatni wielkanocny weekend XX wieku. Tak było. Być może jest to parabola judeochrześcijańskiego poglądu, według którego znosimy niewolę w świecie pełnym nieprawości, bez nadziei na ocalenie i zbawienie, chyba że zdarzy się cud. A Matrix, jak w jednym z wywiadów powiedzieli wachowscy, to Nowy Testament dla nowego tysiąclecia. To przypowieść o drugim przyjściu Mesjasza w stuleciu, które rozpaczliwie potrzebuje zbawienia. Można też szukać tropów w filozofii hinduistycznej i buddyzmie. Młodziutki mnich buddyjski, dziecko jeszcze, poucza Neo próbującego wygiąć łyżkę: nie ma żadnej łyżki, to swój umysł musisz próbować nagiąć. Maja i Samsara, zasłony przesłaniające nam prawdziwą naturę rzeczywistości. I przewijający się przez cały film problem odróżnienia snu od jawy, co oczywiście można kojarzyć z taoizmem i Chuang Tse. Jeżeli przyśniło mi się, że jestem motylem, to skąd mam mieć pewność po obudzeniu, czy jestem Chuang Tse, któremu śniło się, że jest motylem, a nie na odwrót, że jestem motylem, który śni teraz, że jest Chuang Tse. Teraz o emocjach w tym filmie. Nie możesz umrzeć, bo cię kocham. Tak, to bardzo dobra reakcja. To jest emocjonalny rdzeń Matrixa. I takie stwierdzenie z pewnością nie jest wyrazem dojrzałości. Tak może powiedzieć 6-letnia dziewczynka do swojego nieżywego kotka. A ukochany zmartwychwstaje po pocałunku i pokonuje całe zło wszystkich agentów. Ale w przypadku, gdy oglądamy film, to nie ma znaczenia, że jest to tak banalne. Bo wiecie Państwo, mówienie o emocjach, szczególnie tych podstawowych, prymarnych i gwałtownych, często brzmi banalnie. Ale samo ich przeżywanie już nie. I to jest w zasadzie poza racjonalnymi rozważaniami. Jeśli ktoś tego nie czuje, jest emocjonalnie martwy. Kostiumy zaprojektowane przez Australijkę Kim Barrett. Punkowe oczywiście, bo i film ma cyberpunkowe korzenie. Sztuczna skóra przede wszystkim i lateks, czyli znowu podkreślenie sztuczności, na co już Państwu zwracałem uwagę. Ciężkie buty, ciemne okulary. Tak ubierają się ci inni po tym, jak Flower Power udusił się na własne życzenie. To jak powiedział ktoś, to kewlarowe kamizelki ochraniające młodzieńczy idealizm. Cynizm codziennego świata, realny weltschmerz, brak przyszłości, zawsze wygląda inaczej. W garniturach w Matrixie chodzą przebrani, nie ubrani. W garnitury w Matrixie chodzą przebrani agenci. Agenci systemu, agenci Matrixa. To takie jak we współczesnym świecie korporacyjne garnitury. Zresztą w naszym świecie w garnitury też chodzą przebrani agenci systemu. I muzyka. Muzyka jest bardzo ważna w Matrixie. Rammstein, Prodigy, którym powitałem Państwa. Rage Against the Machine, które będzie na koniec. Krzyk, moc, bunt, opór. Tak kończy się film. Wake up. Obudź się. The answer is out there, Neo. To tyle tytułem wstępu. A teraz już
całkiem poważnie. O związkach między Matrixem a Platonem opowie Państwu Błażej Gębura. Ja jeszcze tylko krótki cytat tytułem wprowadzenia, chociaż u Błażeja to będzie troszkę inaczej. Jedną z pierwszych książek na temat rzeczywistości wirtualnej, bo Matrix ma sporo wspólnego, no ale mniejsza z tym, napisał Michael Heim. I on próbował ująć rzeczywistość wirtualną z punktu widzenia platonizmu. I znalazłem tam taki cytat. To będzie wprowadzenie do tego, o czym będzie mówił pan Błażej. Cyberprzestrzeń stanowi praktyczne wprowadzenie w życie idei platonizmu. Cybernauta wydaje się być, lub raczej w istocie jest, pochłonięty przez świat elektroniczny. Unosząc się w komputerowej przestrzeni, jakby wydostaje się z więzienia własnego ciała i wkracza w świat cyfrowych zmysłów. U Heima to była taka wizja, taka trochę cyberpunkowa, bo w cyberpunku ciało było określane jako mit, mięso, to jest przeszkoda. U Błażeja ta interpretacja platońska jest trochę inna, prawda? Zresztą o tym się Państwo przekonacie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie wstępu.